Jak wiem, chyba tak. Podobno mnie to boli rana niż niezły sąsiad. A ja
Panie, tak nazwało się Pana przez Pana kręci. Rana mnie bolała niż mój sąsiad, nie Pana Czamińskiego, tylko Floriana Szarego, którego krzyżacy ranili w kieszki, za to też patrzyła woda króla Manzola, Piotra Hermielita na polu bycie pod płotami. Jeżeli poranili w kiszki, to wiadomo, że pod płucami, a nie na nie samo, że pod płucami, a nie pod płucami. Pod płucami natomiast był ranion we powieści krzyżacy, jakiego też Maćko. Nie, nie jest Bogdańca. Potem zresztą Jagielka nasparowała go niedźwiedzim sadłem i wtedy szydło mu wyszło z worka. A nie dziwota, każdemu by wyszło. Ta Jagielka podobno lubą może i czupała. Co ja wygaduję? Tak, tak, ta babka była najlepszym dziadkiem do Żydów we całej Polsce. Ta łupała i owszem, i to nie tylko laskowe, ale i włoskie, nie bądź, proszę panu, ofistaszka, który całymi wersjami gryźnia, powiedzmy. Ale kiedy niejaki Sanderus, mętna zresztą postać, przywiózł z Ziemi Świętej torze kokosowy, na którym ta legenda się uparła, wtedy straszliwa nastąpiła apokalipsis, konfiguruj wyraszą, tak? Ona, której Danuszka pomarła i Juran zwariował, na której Jagiełł Paweł Krzyżaków pod kocaniem. Nie pod kocaniem, tylko pod grubaltem. Znowu się masz moście piosenkarki poglądały. Nie masz dziś takowych moców, jak jeden pan Czarniecki być może dorównuje. A to właśnie. O, ale właśnie nie powiedziałeś nam, panie Andrzeju, a co ten Czarniecki ma znowu do was pretensje? Przecież jego nadal nijak rozumieć nie można. Zresztą nadchodzi to sami masz do siebie. Nie wiesz, czy co? My byśmy chętnie, chętni mości kastelanie nie ma co. A ja już wiem. On chce, żebyśmy stali gadać i uchwycili szablę.